Witam Państwa w kolejnym odcinku programu Doborowa Obsada. Dziś gośćmi będą aktorka Dominika Mrozowska-Grobelna oraz realizator świateł Kornel Pałaszewski. Kochać i być wierną. Jeśli mnie wybierzesz, szlachetny panie, to musisz obiecać, że mnie do zamku twojego zabierzesz z matką i siostrą. Bo któż będzie matce gotował garnek? Kto o niej rozwiedzał? Ona nie może zostać sama w biednej chacie. Dominika Mrozowska-Grobelna ukończyła Akademię Teatralną imienia Zelwerowicza w Warszawie, Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Do Bałtyckiego Teatru Dramatycznego trafiła w 2012 roku. Ostatnio można ją podziwiać na scenie m.in. w spektaklach Wigilia Pani Skurcz, Like Fake, Historia, której nie było, Dziękuję za róże i Kolacja dla głupca. Kornel Pałaszewski jest najmłodszym pracownikiem teatru. Pierwszy kontakt z instytucją miał podczas wakacyjnych warsztatów Lato w Teatrze. Po kilku latach znalazł zatrudnienie jako realizator świateł. Ściągać lampy, gasić światło. Ciemno. Dominika, twoja droga do aktorstwa nie była najprostsza, bo nie od razu dostałaś się do szkoły, a mimo to uwierzyłaś w siebie i jednak szłaś za tym, żeby tą aktorką zostać. I jak to wyglądało, że właśnie nie dostałaś się i nie zrezygnowałaś, walczyłaś o to? Tak. Ja jakby od, że tak powiem, najmłodszych lat miałam sprecyzowane jasno cele swoje i jakieś inne pomysły na przyszłościowy zawód wykonywany nie wchodziły raczej w grę. Więc jak się nie dostałam pierwszy raz, to poszłam do studium aktorskiego LARD w Krakowie, które przygotowywuje do egzaminów. Po roku tam nie dostałam się. Więc poszłam na filologię polską, na pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, pomysłów było dużo. No ale tam bardzo szybko stwierdziłam, że jednak nie będę się męczyła. A że umowę miałam wtedy jako 18-latka z tatą taką, że jeżeli będę nieszczęśliwa i uznam, że jednak będę walczyła o swoje marzenia, to zabiera mnie z tego Krakowa i rezygnuję z normalnych, że tak powiem, studiów. I jakimś cudem rodzice zorganizowali pieniądze na studium kolejny rok, które mnie przygotowywało. No w międzyczasie pracowałam w Krakowie, robiłam różne dziwne rzeczy, żeby się jakoś tam utrzymać. I po 3 latach? W Krakowie? Tak, 3, bo jeszcze był spot, studium też takie filmowe, filmowo-aktorskie. No, udało się. Czyli w końcu się po tych kilku próbach dostałaś do szkoły, spędziłaś tam 4 lata i jak wspominasz te czasy studenckie? Bardzo dobrze. Bardzo często tęsknię za tym czasem, za ludźmi, za tą wolnością, która była na studiach, taką twórczą. To był niezwykły czas, myślę. Będąc na studiach, bardzo narzekałam, jak moi koledzy, że już chcemy skończyć szkołę, już chcemy pracować w teatrze, chcemy robić to, tamto, że to nie o to nam chodziło, jak program na studiach wyglądał. A studenci, którzy już skończyli szkołę, mówili, że będziecie jeszcze tęsknić za tym czasem, jak traficie do teatrów instytucjonalnych. No i rzeczywiście, no, ten czas był niezwykły. I tak koleżeńsko, i twórczo, i no, to było prawie 20 lat temu, więc no... Czas szybko leci. A może będą jakieś musicalowe momenty, bo ja bym mógł zagrać. Ale się jakąś robotę. Chciałabym zagrać Harwiaka, ale niestety będę dziewczyną od pługa. Ja wszystko zrobię, monogram zrobię, tekst już umiem. Mi na wszystko jedno, bo lepiej, że macie odpękać i do domu. No dobra, powiem wam. Cynik, masz karmazne 4 maski, Muza Wiadomo, Krzysztof Konrada, Młoda Wróżkę. Później kto? A, bufetowy geniusza, Anka dziewczyna od pługa, Adek statystuje, Johan Piatkę, a i Dynogra Prymasa. Amen.
Czas szybko leci. Jeszcze niedawno byłaś najmłodszą aktorką w naszym teatrze, teraz już tak nie jest, ale... Teraz jestem troszeczkę starszą. Już tak, ale za to najmłodszym w ogóle w całym zespole Bałtyckiego Teatru Dramatycznego jest Kornel, który tutaj zajmuje się oświetleniem w teatrze. I właśnie jak się czujesz jako ten najmłodszy członek tego zespołu teatru? Czy jakoś to odczuwasz, czy jednak zupełnie to nie gra roli żadnej? Znaczy, na samym początku bardzo miło zostałem przyjęty przez wszystkich pracowników. W żaden sposób nikt nie dał mi odczuć tego dystansu, żeby oddzielał nas jakoś wiek. Co prawda ciężko mi jest czasami za każdym razem utrzymać ten profesjonalizm i nie pokazywać, że w jakiś sposób jeszcze uczę się, no bo to po prostu po mnie widać. Ale jeżeli chodzi o cały zespół, bardzo dobrze mnie przyjęli i tak naprawdę wiedzą też, że w młodych ludziach jest potencjał i że to jakby w jakiś sposób zaprocentuje, tak? Że jeżeli przychodzi młoda osoba, to widać po nich, że znają się na tym, aby człowieka do szkoły i pokazać mu ten teatr dokładnie od środka. Mm-hmm. Operujesz tutaj na pewno, tak sobie wyobrażam, na wielkim stole takim mikserskim, gdzie operujesz tym światłem. No to powiedzmy, że już tutaj ten system, który jest w BTD, jest opanowany. Ale wiem, że często z teatrem jeździcie gdzieś na zewnątrz i wtedy musisz się dostosować do nowych realiów w innej placówce, na innym stole, na innym sprzęcie. Czy wozicie ze sobą? Jak to wygląda? To wszystko zależy od miejsca, w które jedziemy. Jeżeli jedziemy w miejsce, gdzie jest na przykład festiwal, najczęściej jest ktoś od nich, że tak powiem, z obsługi, z innego teatru, realizatorzy, którzy znają swoje, że tak powiem, narzędzia. I w momencie, w którym my przyjeżdżamy już z konkretnym spektaklem, mamy pewien zamysł w głowie, jak powinny te światła wyglądać, dostosowujemy do ich urządzeń. Czasami jest tak, że wozimy swoje własne urządzenia, konfigurujemy je pod swoje własne konsole i w zależności od tego, jak scena jest szeroka, jak głęboka, jak tak naprawdę dysponuje, jakim zapleczem, staramy się dostosować każdy spektakl na 100% tak, aby wykorzystać każdy możliwy efekt, który wykonujemy u siebie. To nie zawsze jest możliwe, ale no, tak naprawdę tworzenie światła to jest w pewien sposób obraz świetlny, który składa się z różnych planów i w zależności od tego, jak wiele mamy urządzeń, tak wiele różnych efektów możemy uzyskać. Czasami to są tylko reflektory, które świecą żarowym światłem, czyli takie, które dostajemy na przykład teraz na twarz. Czasami to może być światło inteligentne, które może na przykład podawać światło zmienne, czyli za pomocą stroboskopu wprowadzać w jakiś sposób na przykład zaniepokojenie. To jest dosyć częsty efekt w teatrze. A może tak naprawdę w jakiś sposób za pomocą konsoli być nakierowywane na aktora, a za chwilę w zupełnie inne miejsce w teatrze świecić i za pomocą szybkiej częstotliwości ta zmiana jest tak naprawdę niezauważalna. Jedno urządzenie, które świeci w różny sposób. My tak naprawdę czasami za pomocą 5-6 reflektorów na wyjeździe jesteśmy zrobić całe przedstawienie za pomocą kilku urządzeń. Dominika, tutaj rozmawiamy teraz o tym świetle. No tak, właśnie dla mnie to czarna magia. Czarna magia, ale na pewno twoim zdaniem dużą rolę odgrywa światło właśnie w teatrze, w spektaklach, bo oprócz scenografii, która buduje jakiś tam nastrój, no to światło także jest czymś bardzo ważnym. No generalnie każda składowa, która tutaj tworzy teatr czy spektakl i właśnie i światło, i dźwięki, i kostiumy, i ci wszyscy ludzie, których nie widać, a siedzą za różnymi właśnie albo konsolami, albo w różnych pomieszczeniach schowani, budują tak naprawdę efekt, który jest widoczny na końcu i wszystko jest bardzo ważne. A nie przeszkadzają nieraz reflektory na przykład skierowane na twarz, że nie widać publiczności, czy trzeba mrużyć oczy, jak to? Macie takie problemy też na bieżąco? To znaczy ja akurat bardzo lubię ten efekt, kiedy nie widzę publiczności. Lepiej ci się wtedy gra? Białe. Tak, zdecydowanie tak. Jeżeli to są osoby, że tak powiem, anonimowe dla mnie, a nie widzę nagle kogoś znajomego, kto mi macha i mnie rozbija, albo no, różne były przypadki. No teraz tylko jedyny raz od lat, kiedy mi światło przeszkadza, to w Likę Fakę,
kiedy stoimy w tych białych, że tak powiem, kondomach z dziurkami na oczy tylko i dostaję tak mocne światło, że modlę się, żeby ten czas minął. Mhm. Wróćmy jeszcze do twoich początków. Już wiemy, jak było na studiach. No i studia się skończyły, dyplom i nie od razu Koszalin. Koszalin po kilku latach. To była propozycja z BTD. Czy ty sama tutaj się starałaś? Jak to wyglądało? 5 sezonów pracowałam w Lublinie wcześniej. No i zaczęłam wysyłać CV do różnych miejsc w Polsce. Na początku miałam plan, że sobie zrobię roczną przerwę, że popodróżuję, że pojadę do rodziny, do rodziców. No ale te CV zaczęłam wysyłać i odezwał się Koszalin. Tak naprawdę miałam przyjechać tutaj tylko na zastępstwo do strategii Motyli, do tej roli Argentynki w spektaklu dyrektora. Ale od razu się zdarzył Lejzorek. Bardzo szybko później Calineczka, weszłam w zastępstwa i ta maszyna ruszyła tutaj, w Koszalinie. Oni chcą swój obraz. Nie dostaną. Chcą go dostać natychmiast. Nie, nie, nie. Włożę im do drinku w samobójcze pigułki od ruchu, bo jeden łyk i nie zobaczą następnego lata. Nie, nie, tyle razy ci mówiłem, że nie wolno zabierać Niemców w mojej kawiarni. To zaszkodziłoby interesom, no. A teraz idź tam. I bądź dla nich miła, no. Co takiego jest magicznego w tym świetle, że akurat tak pokochałeś ten swój zawód, te swoje obowiązki? Czy masz jakąś dowolność bawienia się światłem, czy raczej dostajesz tylko polecenia sztywne, czy raczej tam też jest twoja inwencja twórcza? Sam teatr i światło pojawiło się w moim życiu już jakiś czas temu, ponieważ uczestniczyłem w zajęciach organizowanych przez teatr, Lato w Teatrze. Pierwszy rok to były zajęcia aktorskie, drugi rok to były zajęcia właśnie z realizatorem światła, więc już jakieś doświadczenie z tego tworzenia światła miałem. Szczerze mówiąc, tutaj w pracy ja mam własną rękę co do tego, w jaki sposób tworzę światło. Jedynie osobą, z którą jakby mogę swoją pracę dostosowywać, jest drugi realizator, Marek. Przez to, że Marek pracuje dłużej, on wymienia się ze mną doświadczeniem. Ja często nadrabiam to tym, że muszę trochę dłużej w pracy zostać, nauczyć się na przykład szybciej dostosowywać kierunki świateł, bo do każdego spektaklu kierunki świateł są zmieniane. Ale generalnie światło chcę zrobić jak najlepiej, tak żeby no nikt nie musiał za bardzo przesadnie czekać, tylko tak, żeby jednak ten czas był dla każdego dostosowany. Mm-hmm. To rzeczywiście ten teatr to jest wielka machina. Jak tego słucham nieraz, tych rozmówców, jak to wszystko tutaj musi działać jak w zegarku. Mm. Powiedziałaś, że przyjechałaś do Koszalina, to miał być epizod, zostało już na lata. I jak ci się w ogóle w tym mieście podoba, czy nie podoba, jak po tych kilku już latach spędzonych tutaj, co można powiedzieć o tym, jak się żyje w Koszalinie? Mm. No, u mnie to jest różnie. To się z roku na rok w sumie zmieniało. Pierwszy rok jakoś tam, znaczy pierwszy pół roku w ogóle to byłam zachwycona tym, że morze, blisko jest morze i miejscem, i teatrem, i atmosferą. Później przyszła jesień, więc szybko mi się zmieniło na nagle tryb ucieczkowy, że jednak może gdzie indziej. Ale za chwilę znowu powstał pomysł, że chcę tu zostać, bo jest fajnie. Jak miałam dużo pracy, to też inaczej na to patrzyłam, jak siedziałam w teatrze, dużo grałam. Jak miałam więcej czasu wolnego, no to mogłam też trochę pojeździć, więc podwiedzać ludzi, rodzinę, którzy są no dosyć daleko stąd, bo drugi koniec Polski. Obecnie mieszkam już tu, mam mieszkanie, mam tu rodzinę, bo mam męża z Koszalina też, więc na tę chwilę jest mi tu dobrze. Mm-hmm. Na początku, jak przyjechałaś, jak było to zastępstwo, a potem jednak zostałaś na kolejne, to było sporo tych ról w spektaklach dla dzieci i młodzieży. Jak się czujesz właśnie z tym widzem dziecięcym? Czy to się jakoś inaczej gra? Bo wiadomo, że dzieci często no, nie potrafią wysiedzieć godziny w jednym miejscu. Bardzo lubię i cenię sobie granie w bajkach, w repertuarze dla dzieci, dla tych najmłodszych.
Zresztą też poza teatrem trochę pracuję z dziećmi i to z tymi najnajami, tymi maluchami. Taki widz jest dużo trudniejszy, tak wbrew pozorom, niż dorosły widz, bo tutaj nie ma ściemy. I jak się nie podoba, to głośno powie albo zareaguje. A jak jest fajnie, no to też widać to wszystko w reakcjach, albo powie po prostu taki mały widz. Jest dużo bardziej wymagający na pewno i szczery, tak mi się wydaje, i w reagowaniu, i w odbiorze. Ja lubię repertuar ten właśnie dla tych najmłodszych. Mhm. Pamiętam jeszcze, jak nie tak dawno jako ekipa, aktorzy BTD wychodziliście na zewnątrz, czytaliście spektakle na żywo w centrali artystycznej. Tego już nie ma od jakiegoś czasu. Czy brakuje ci trochę tego? Bo to była niesamowita też trochę inna forma teatru. Fajny odbiór. Tak, był. Tak. Był bardzo dobry, był super odbiór. Nawet parokrotnie w tym roku dostawałam takie pytania, czy będzie kontynuacja, czy to ruszy jeszcze. Natomiast ja zaniedbałam ten temat, że tak powiem, ze względów osobistych, bo w tamtym roku wyszłam za mąż i bardzo dużo się w moim życiu prywatnym pozmieniało. Także też przewartościowałam trochę różne rzeczy i że tak powiem, moje życie prywatne stanęło na pierwszym miejscu. I brak czasu trochę dla szukania nowych tekstów, żeby się zaangażować w to tak solidnie, ale nie jest powiedziane, że to za chwilę nie wróci, więc... No to życzę, żebyś znalazła ten bilans między tym, żeby zarówno mieć czas na życie prywatne, jak i na te działania trochę na zewnątrz teatru, bo to zawsze jest fajne. Myślę, że na pewno. Bo rzeczywiście wtedy więcej ludzi może się jakby zainteresować w ogóle teatrem, bo wiadomo, że nie wszyscy chodzą, a myślę, że warto do Bałtyckiego Teatru Dramatycznego przychodzić. Piękne światła, piękne aktorki, więc zapraszamy wszystkich. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękujemy. Spotkałem pewną dziewczynę i... Howard! Howard, słoneczko, taksówka, czeka, spóźnimy się na pociąg. A nie? Howard? Okej, okay, już idę. A, jeszcze nie powiedziałeś, prawda? Właśnie zacząłem. To raczej śmieszna historia. Spotkaliśmy się w szpitalu. No. To znaczy, to nie było nasze pierwsze spotkanie, bo chodziliśmy ze sobą jeszcze w szkole, tutaj w Buffalo. Zaczęliśmy ze sobą rozmawiać i... Nagle przyszło mi do głowy, Boże, ona jest normalna! Wiecie, co w tym jest najfajniejsze? Ona natychmiast chce mieć dziecko. Świetny pomysł!